Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Możemy przejść do Gaby. Gaba tutaj nas teraz trochę spowolni, ponieważ właśnie jest to neuroprzekaźnik, który jest neuroprzekaźnikiem hamującym, takim luzującym, chillującym nas. Tak. Jej zadaniem jest właśnie utrzymanie takiego balansu układu nerwowego, ponieważ o tym nie będę już tutaj mówiła tak dosadnie, że istnieje neuroprzekaźnik, który mocno nas pobudza, czyli kwas glutaminowy, i on razem z GABA działają na zasadzie takiego balansu. GABA po prostu niweluje nadmierne działanie też tego kwasu glutaminowego, czyli jest to neuroprzekaźnik, który po prostu ma nas uspokajać. Jego działanie, mówi się, że jest związane z rytmicznymi falami mózgowymi teta, czyli tymi falami mózgowymi, które są obserwowane podczas medytacji, takiego wyciszenia organizmu, i bardzo wskazane, myślę, w dzisiejszych czasach jest w ogóle jakby takie postrzeganie pracy tego neuroprzekaźnika i tego, żeby mieć go w odpowiednim, jakby na odpowiednim poziomie. I właśnie ludzie z wysokim poziomem GABA, z poziomem GABA, który jest jakby w równowadze, charakteryzują się taką stabilnością, pewną rutyną w działaniu, no taką hierarchią pewnych działań, spokojem, empatią. Też wykazano, że medytacja na przykład, która znacznie wpływa i usprawnia poziomy, jakby pojawianie się odpowiednich poziomów GABA, zwiększa empatię. Były takie badania przeprowadzone, które wskazały, że oczywiście dwie grupy badane, jedna kontrolna, druga poddana medytacji, codziennie 30-minutowej, z tego co pamiętam. I okazuje się, że tych ludzi charakteryzowała większa empatia. Na przykład chętniej wstawali ze swojego krzesła, żeby ustąpić komuś miejsca. No, było parę badań ciekawych na ten temat przeprowadzonych i wiemy, że jakby takie ludzkie zachowania, powiedzmy, w nas budzi. Również odpowiedzialność, taka organizacja, czyli GABA jest takim, no wszystkie neuroprzekaźniki są super, ale ten jakoś szczególnie w dzisiejszych czasach wydaje mi się być taki bardzo cenny. Bardzo cenny. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.